To mać widzowie, lata 80. Siedzę sobie, słuchaj, przy starym komputerze, rozkminiam co mam zrobić, dopiero wróciłem z roboty. To macham siekierą, bo jestem drwalem, a ty kurwa patrzę z okna, to jakieś chłopy zombie jest. Noc się zaczyna i nie wiem co się dzieje kurwa widzowie. Obawiam się, że jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. To znaczy musimy przetrwać. I na tym będzie polegać dzisiejszy odcinek. Możemy też coś przeczytać, na przykład elektryka tą pierwszy. No to co, czytamy. Trzeba się trochę nauczyć o elektryce. Może nie znajdujemy się w najlepszym miejscu i położeniu, jakie istnieje. Może to zaraz przeczytam. Trzeba tu zobaczyć, co tu się dzieje. Łazienki nic nie mam, bo jestem drwalem biedakiem. Tu jakiś mam t-shirt, to też nam da. Top też nam nic nie da. Mamy tu jakąś płytkę CD. No obawiam się, że długo to ja mogę kurwa. Tutaj w tym domu co odsłonięte mam wszystko nie przetrwać, tak szczerze, dlatego praktycznie udamy się do łazienki, by sobie poczytać. I czytam, elektryka, no wiadomo, że prąd nie tyka widzowie. Dobra, książkę przeczytano o elektryce, tom pierwszy. Wiadomo, że nic się z tego nie nauczę, bo to praktyka jest najważniejsza. Ale dzięki temu właśnie przeczytaliśmy to dzięki temu jak przyjdzie co do czego chwycić za coś elektrycznego, to lepiej nam będzie szło. Mamy tu wajk do ciasta, on się przyda jako nasza broń, bo niestety nic innego tutaj nie mamy. Strasznie chce mi się pić, jest chociaż woda w kiblu? No to piję. No i wszystko. Trzeba coś zjeść, bo jestem trochę głodny. W lodówce coś mają? Mleko. A jestem coś w stanie z tego piścić? Chyba nie do końca niestety. Więc po prostu pijnę sam, a nie, mleko mi odśnieży pragnienie. Dobra, zjem awokado. Nadal kurwa głodny jestem? Nie no, wszystko w porządku, najedzony już. Nie wiem, trzeba coś tu rozkminić. Bierzemy kubek. Już trzeba myśleć przyszłościowo, bierzemy kubek. Później też długopis, najwyżej będę napierdał długopisem. Jak mi się rozpierdoliwałek do ciasta. O, krawiectwo! Też wezmę i przeczytam. Będę wiedzieć, jak krawiecować różne rzeczy. Znaczy, nie będę wiedzieć, ale będę wiedzieć podstawy. I dzięki temu później będzie mi lepiej szło w krawiecowanie rzeczy. Tu się nauczymy teorii. Trochę już jestem senny. Jeszcze bym coś zjadł, ponadto strasznie tu nudno. To czytanie mnie zmyliło mnie trochę. Kurwa ty, ja nie mam nic do jedzenia, mam puszkę karmy dla psów. No a co mam innego zjeść, no? Otwórz. No nic, trudno widzowie. Nie jest to może najlepsza rzecz do jedzenia, ale z jedną drugą to ja bym chociaż zjadł tego z pół. Tak trochę zjeść. I smutno mi teraz, bo obrzydliwe to było. O, możemy napełnić przecież kubek wodą. No to napełnijmy, czemu nie? Możemy się napić z sedesu, co nie jak tak. No i teraz to by się jedyne co przydało to kimnąć, bo trochę mi się już w kimę chce. Nie jest to najlepsze miejsce do kimania przy oknie, ale innego nie mamy aktualnie, a jest noc. Jakubek napełniłem wodą i on nie ma wody? Co tu się dzieje? Otóż ten kubek tutaj. Dobra, wyspałem się. Wie, która jest godzina, bo nie mam zegarka. Wezmę sobie ustawię długopis do bicia na pasku. Nie mogę. Chyba. No nie mogę. Za bardzo. O kurwa! Zombie! Ja pierdolę widzowie. Nie pisałem się na to. Trzeba go załatwić, bo on nam tu zrobi gęga. Ja pierdolę. Walka z zombie? Kurwa, jest środek jakiejś nocy. Dobra, przypierdolę ci wałkiem jak... O kurwa, dwa naraz zombie. Jeden roz... Kur... szybko, dwa na ziemi. O kur... słyszę... ugryzł mnie! Ja pierdolę. Rozpierdam ci łeb, tobie też. Kur... kolejny. Krwawie, niedobrze bardzo. Pyk, ciosa dostajesz, pyk, ciosa. Rozpierdam ci łeb, kur... kondonie. Co masz tu ciekawego? Nic nie masz ciekawego, wszystko upierdolone od krwi co jest. O zegarek, weź! Wiemy, która jest godzina, dobra informacja. Ty, ale ty miałeś, ktoś miał tu nóż w sobie. Mogę to wyjąć ten nóż? Śrubokręt miałeś. No, Jezus, myślałem, że to alarm. Dobra, Nie jest najgorzej, co się dzieje? Krwawimy lekko, no ale nie mam za bardzo jak się teraz tego... To jest lepsze, śrubokręt czy wałek? Śrubokręt! Dobra, używam śrubokręta. Dobra, trzeba się tu praktycznie zakraść do innego domu, widzowie. Bo musimy się opatrzyć, bo jest niedobrze, mam ugryzienie na szyi. Trzeba się tam jakoś dostać. Dobra, ryzykujemy, raczej dwóch zombie nie będzie ale jest alarm, pewnie. Jakby jest alarm, to jest GG. Dobra, otwarło się. Jest tu zombie? Panie zombie? Słyszałem rozbite coś. Mi się to nie podoba. Jest długopis. Czerwony i czarny, mogę sobie wybrać. Okularki do czytania. A co mi to da? Wóz. Dobra, może będę lepiej widział. Marchewka? No bierę. Karton jaj? Bierę. Masło? Masło bierę, ale problem jest taki, że my krwawimy, to jest najgorsze, widzowie. Krwawimy, ani nie ma jak co tu zrobić. Trzeba może podrzeć jakieś ubrania i to jakieś zatamować chociaż. Tu kartka papieru, ty, to se zatamowałem. Pomarańcza, no weź tą pomarańczę. Bierzemy tą shrimp, bierzemy krewetę. Wine glass, nie bierę to w pizdu z tym. Bieractwo tą czwarty, wezmę. Może się kiedyś przyda. Gazeta to jebać. Trzeba opatrzyć rany, jak i to najszybciej, tak szczerze mówiąc. Nawet wypierdam przez to okno. Nie no, jest dzień chyba, nie? Co jest kurwa? Nie no, dzień, bo coś widać. A jest 9:30, dobra, to kituwa. Ty. Ja bym zaraz się udawał do kolejnego domu, to ja może bym się udał kurwa do domu swojego i opatrzył tą ranę za k***ą, bo jest nieciekawie. Weź ten kurwa z tej szafy, tego crop topa. Weź, zrób linię z materiału? Nie chcę, podrzyj ubranie, tak. Blisko. Jakiś trzeba to opatrzyć, bo jest niefajnie bardzo. Da się tak chociaż zakręcić, żebym to miał tak opatrzone, czy nie? Prowizoryczny bandaż zrobić? Cokolwiek? Czapkę z gazety mogę, no świetnie. Fantastycznie, właśnie o to mi chodziło. Zdrowie, no waciki, cokolwiek. Nie mów, że się wypierdolę. Nie, nie, nie. Muszę tu coś znaleźć. Kawałek materiału. Mogę się tym opatrzyć w jakiś sposób? Aha, czyli znam odpowiedź na to pytanie, widzę. A mogę może? Zabandażuj głowę chociaż, tak, no szybko. Chociaż tym kurwa skrawkiem materiału, zabandażowany. Ogólny stan zdrowia, no się nie czujemy kurwa najlepiej. Dobra, trzeba coś zjeść, przynajmniej zebraliśmy jakieś pomarańcze, to sobie zjemy. A nie ta karma dla psów. No i zadowoleni to my też kurwa nie jesteśmy. Dobra, trzeba to wszystko do lodówki. Surowe zamrożone, a bo ja nie mam zamrażalnika tu, dobra, bezsensowny. To miejsce, gdzie my się znajdujemy jest kurwa tragiczne. Ja bym to wszystko w sumie wziął z tego i gdzieś indziej się wyniósł. Ale może jeszcze nie teraz. Dobra, odkładam to elektrykę i zbieractwo i tak dalej. Tą czwarty to ja nie umiem w tą czwartej. I co stąd jak najszybciej. Mamy tutaj przygotowany śrubokręt. Idziemy szukać jakiegoś innego domu, bo tutaj jest widzowie tragedia. Trzeba poznajdować ten dom jak najszybciej. Tu jest zombie, ale dobra, niestety nas widział. A z jednym sobie jeszcze damy radę. Trzeba zobaczyć na plecy, bo to śmierć idzie k***a z pleców. Z jednym sobie damy radę. Mam nadzieję. Pyk, 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 na dziurę dostajesz. Pyk, kurwa, ze śrubokręta. Rozpada. Dobra, t-shircik, coś tego to nie bierzemy. Trzeba się tu skradać, spokojnie, powolutku. Kurwa, deszcz zaczyna padać. Chyba niedobra informacja. Ale jest dobra widoczność, to akurat dobra informacja. Tu jest jakieś zombie. Tu jest jakieś okno. No niby jest, ale... O kurwa. W domu coś stuka, kurwa. W którym to domu na p***a? Gdzie to się stało, widzowie? Żeby nie było alarmu, bo jest kurwa taki przypic. Żeby to okno... No i chuj. Możemy jeszcze w teorii tędy pójść. One nie patrzą w tą stronę, więc może się uda. O kurwa. Rozumiem. Rozumiem już. Dobra, giniesz? Ginąłeś. Ty. A ja z szafy mogę stąd ściągnąć rzeczy. Dobra, nie chcę na razie. Szybko nie wchodzimy do środka. Najpierw to oczyśćmy. Usuń odłamki. Zaraz się wyjdziemy. O kurwa. Słyszały to zombie. Informacja chujowa. Rozejrzyjmy się, czy jesteśmy w odpowiedniej pozycji. Ich rozdolić. Ale wydaje się, że jest szansa, że... O kurwa, nie gryź. Pafik. Oj. Dobra. Prawie mnie rozdolił, a rozpierdolił To ja cię wylamusię tym wałkiem, kurwa. Cię napierdala, wypierdala z mojej ziemi. Dobra, jeden rozjebany. Drugiego rozpalamy. Gleba, kurwa. Dobra. Ale mi serce napala. Weź i wyposaż jako zegarek cyfrowy. Widelec? Widelec? Pewnie, że wezmę widelec. Jakakolwiek broń się tak naprawdę przyda. Lepszy jest ten śrubokręt zamiast tego. Weźmy ten śrubokręt. Dobra. Mamy się do tego domu. Czy my tu znajdziemy coś ciekawego? Mam nadzieję, że nie inne zombie, bo się wkurzysz. Jedna to była. Czysto. No spokojnie. Czysto. Jakaś apteczka? Kurwa, mam brudny bandaż założony. To trzeba wymienić. Mogę tak jakoś wymienić ten bandaż? Zdejmij. Zdejmujemy bandaż. Założymy tutaj nowy. Zabandażujemy nowym bandażem, bo to może być brudny, musi być świeżutki. Dobra, czy tu jest kurwa coś ciekawego? Widelcem jak ja mam ich napierdalać, to już kurwa nie jest dobry pomysł. Weźmy miskę, może się przyda. Tamten dom jest naprawdę tragiczny, to trzeba jak najszybciej jego kurwa ulotnić. Żarcie no weźmiemy, no jak nie jak tak, przecież nie będziemy żarcie dla psów brali. Czy no też weźmiemy, ale nie będziemy go jedli. Na razie jest co jeszcze jeść, na szczęście. O kurwa, ile elektryka tom pierwszy, tom trzeci, uprawa roślin tom pierwszy, wędkarstwo tom drugi i tom trzeci. No biorę te wszystkie księgi, ja tu chłopy będę giga koksem. Nóż kuchenny, to jest coś co ja potrzebuję kurwa, w tym momencie. Oj tak, butelka z wodą, garnek z wodą, fajne. W sumie te garnki można wystawiać na zewnątrz najwyżej, trzeba zbierać zapasy kurwa. Teraz jestem lekko przeciążony, ale nic, dalamy stąd. Trochę już się ciemno robi? Nie, to w środku jest ciemno, o kurwa zombie. Ale jeden to na razie kurwa tragedii nie ma. On się wypdali tu ze 3 razy. Kolejny widzę kolejnego z boku. O kurwa, horda, co jest? Dobra, rozpalam cię z tego noża. Dobra, rozpalany chłop, coś ciekawego? Nie. Dobra, skradamy się. Ty, co my mamy na plecach? Aha, wałek, dobra. Prawie was wała. Wracamy do naszego oryginalnego domku. Trochę się skulmy. Tik, tik, tik. Wiecie co? O kurwa, kolejny zombie. Trzeba go rozpierdolić. Nie ma tu nikogo na plecach, nie wygląda na to. Pyk, pyk. Blisko. Dawaj skiety, dawaj spodnie i dawaj też t-shirt. Underpantsy też ściśnione. Potrzebuję tutaj na wymianę. To nie jest mój oryginalny dom, z którego ja pochodzę, kurwa. Ty, poczekaj. Nie jest dom, z którego ja przyszedłem? Odpowiedź brzmi nie. To nie ten dom widzowy, pojebał mi się. Ale heca. No dobra. Masz buty sportowe, ale ja mam kurwa lepsze buciory. Moje są chłopie Nike, a nie jakieś kurwa adedosy dla lamusów. Dobra. Zamykam się w tym domu. Dobrze, że jeszcze jest prąd. Jest to pozytywna informacja. I teraz tak, na chuj mam ten zegarek przy sobie. Trzeba to odłożyć wszystko w pizdu. To odkładamy. Te skiety to trzeba jak najszybciej kurwa podrzeć to ubranie. Bo po co nam te skiety? Wszystkie spodnie to trzeba podrzeć. A nie mogę chyba. Underpantsy mogę? Chyba też nie mogę, to też wypieram. Części elektroniczne też tu wrzucę. Kawałek materiału brudny, no nie wiem, może się do czegoś przyda. I uprawy roślin to ja bym sobie kurczę ogólnie przeczytał na razie. Na razie to może tak. Wyczyśćmy się, weźmy kurwa prysznica. Jak najszybciej się da, bo jesteśmy cali upierdoleni. Wyczyść wszystko kurwa, trzeba to wszystko poczyścić. Siebie, spodnie trzeba umyć chłopy, bandaże trzeba zmienić. Wałki trzeba też pomyć, noże trzeba umyć. Mordę też to bym kurczę umył. Na razie zdejmij bandaż. Teraz będziemy zakładać nowy kawałek materiału. Bandażujemy. Ale twarz też bym umył, ty. A dobra, możemy wyczyścić te brudne kawałki materiału. Wyczyść siebie, oczywiście, że tak. Jesteśmy cali brudni, trzeba się umyć w jakiś sposób. Umyci. Dobra, bierę te kawałki materiału w takim razie. Brudne. Weź wszystko. Zamykamy zawsze, kurde, nie przed sobą, tylko za sobą. I umyjmy. Napełnijmy wszystko, co można w sumie napełnić. Te miski, wodę. I wyczyśćmy brudne kawałki materiału. Zawsze czyste będą lepsze. Dobra. I teraz jak jesteśmy czyści, to można chyba coś zjeść. Szamać coś. Na początku to może wrzućmy wszystkie tą żywność do lodóweczki. Mała przenośna lodóweczka, ale ile rzeczy pomieści. My jesteśmy w stanie coś ugotować z tego, skręcić o coś ciekawego. No nie za bardzo. Może jakbym miał patelnię, to byłbym w stanie zrobić, na przykład ugotować jajka. Jestem w stanie zrobić zupę. Ja nie umiem, jak to się robi, ty. Mam garnek z wodą i mogę do tego co? Marchewę wrzucić? Czy limpa? I co? Zupa gotowa? A jest. No dobra. To wypijmy z jedną drugą, z jedną czwartą, może nawet starszy. Pijmy sobie trochę zupki. No, zupka z krewetek i marchewek. Tak, udaje, że to ja powiedziałem w tym filmie, żeby każdy skumał, co miałem na myśli. To daleko od smaczności, ale chyba my nie narzekamy, tego co widzę. Rzućmy tą zupkę z powrotem, później ją zjemy i zjedzmy fasolę. Fasole nam bezpośrednio da dużo białka. Pisze, jak 7? To jest nie fair, niemożliwe, że 33 tylko gramy i 7 białka. Fasola jest w ogóle OP. Pół fasoli zjedzmy i powinno być hit. Jak jest miodzio? Miodzio, już jesteśmy najedzeni. To co? A bierzmy tą fasolę ze sobą, ona się tak szybko nie powinna zepsuć. Weźmy ten kubek, wrzućmy go do tej szafy tu. A czemu ja nie mam zegarka przy sobie? Ty, no bierz ten zegarek. Muszę wiedzieć, chłopie, która jest godzina, k***a. Przydało coś, k***a, skręcić, ale... Krawiectwo, my umiemy w krawiectwo? Czytaliśmy już tą książkę? Czytaliśmy o krawiectwie. A elektryce czytaliśmy na pewno. A o czymś nie czytaliśmy? Prawa roślin pewnie. Przeczytajmy! Ale to też nie jest mądre miejscowa do czytania. Weźmy tutaj, bo jak nas zauważy, k***a, jakieś zombie, to nam się pierdoli przez okno i będzie syf. Ty, czy ja z okularkami do czytania lepiej czytam? Nie, ale wyglądam za to, zobacz, jak totalny szefito. Who's the boss? Kurwa mać, od tego czytania znowu jestem kurwa godny. A przecież ja mam ze sobą coś mam, nie? Coś tam miałem, nie? Puszka fasoli, no to zjedzmy tą resztę, tą puszkę fasoli. Kurwa, smutno mi jest, chuj. Jeszcze jestem głodny i spać mi się chce i nudny, jak skurwa syn. A nie mam zamrażarkę, gdzie jest zamrażarka niby? Jestem jakiś k***a niedowidzący? Mam zamrażarkę, tylko ni chuj nie wiem gdzie. Ale mam jednak, nie widzę, ale mam. Co ciekawe. Dobra, zjedzmy tą zupę z marchewki. A może nie, bo to zupa z marchewki jest jakieś k***a opy. Wymaga przygotowania zupa? Im surową to wpierdalamy? No to co ja oddalam? No tak, no przecież trzeba ją k***a gotować, a ja tu nie mam kuchenki, rozumiesz? Ja pierdolę, ale przypał. Jocie kręca. Dobra, otwieram k***a. A nic nie otwieram, nawet se puszkę marchewek nie otworzę, k***a. Nie mam jak, widzowie. Surowe jajka zjeść? To też nie jest mądre. Mleko świeże wypić? No też nie najlepiej. Potrzebujemy jakiegoś otwieraczek, k***a, bo jest tragedia. Idę odstawić książki i idziemy badać dalej, co tu się dzieje. Są tutaj jebana apokalipsa zombie, czyli chciał spokojnie sobie drewno rąbać, a nie k***a zombie. Odkładam to wszystko, pada deszcz. A jest noc, to może k***a lepiej się kimnę. Odpocznę sobie trochę. Do rana. To co mnie tu zombie przez okno nie zobaczyło, bo przypał. Dobra, 7 może być. Czyli 7 rana tu... O kurwa, wypierdalam stąd i to bardzo szybko stąd wypierdalam. O kurwa. O kurwa. Czy to ma gdzieś okno? Ma, bejtujemy zombiaki. One powinny się nabrać. Dobra, nabrane. O kurwa, to sobie przyszedłem i wróciłem do domu. Ty, one są jakieś turbo wkurwane dzisiaj. Pomocy kurwa, z apokalipsa 7 rano. Miałem mieć chłopie na zmianę pierwszą z rana iść rąbać jebane drewno, a to kurwa zombiaki muszę nozem napierdalać. Pierdolę się. Dobrze, że mam chociaż zajebisty nóż kuchenny. Pierdolę się do tego domu. Mam nadzieję, że nie wyjdzie alarm, bo jesteśmy w takiej głębokiej D. Jak dupa. Są tu martwi ludzie, więc już mi się to nie podoba. A to za martwe zombiaki i to jeszcze kurwa bronią. Zapewne. Świetnie! A nie, nie żyją. Mam nadzieję, że nie będzie strachajłowego dźwięku, jak zobaczę zombie. I ma broń. Wyłączyłem te dźwięki modem, ale nie wiem, czy to... Pik. Zasłaniamy. Duwa. Nie wiem, co to jest garter. Kapelusz! Włoże! Co nie włożę, jak włożę. Budki jakieś sportowe, spodnie, a w ogóle trzeba ten brudny bandaż wypierdolić stąd jak najszybciej. Założyć jakiś konkretny. A już nie muszę, bo jestem zdrowy jak chłopie ryba. Wtedy mam za dużo tych kawałków materiałów. Ile one mają łącznie? Kilo. A nie, dobra. To przecież kawałki materiału. A nie, chłopie, nie wiem. Więc git. Ale Indiana Jones. To był hicior w latach 80. The Cooking Show VHS-a wezmę. Ale ty masz spluwę, chłopie. Ja bardzo chcę tą spluwę i nawet nie wziąłem. Włóż bezrękawnik, bo widzę, że nie mamy bezrękawnika. Ogrodniczki, a możemy to włożyć? Włóż te ogrodniczki z***ane. T-shirt, też włóż ten t-shirt. I pistolet? No kurwa, pistolet? Niestety brak nabojów w komorze. Ale mamy pistolet. Kurwa się przyda na apokalipsę zombie chyba. Pistolecik. O, kurtkę masz, ty. Zakładam tą kurtkę. Oj, fest tak. To ogrodniczki jakieś. Dobrze, że chociaż jest prąd widzowy, zaraz się kończy. Witaminki. Dałem minus zmęczenie. Na etykiecie jest napisane, że zażycie powoduje przypływ energii, zmniejsza senność. Weźmiemy. Plasterki. Weźmiemy. Łyknę se wody. Kibelka, bo przecież czemu nie? Ja poczekaj, bo to jest wejście jakieś ta weranda. Jak się do niej dostać? Ty, bez sensu, bo to jest nie rozumiem jak ta weranda działa, bo to jest jedyne pomieszczenie, z którą ta weranda, czy to tutaj co jest, powinno się łączyć. Zamknij okno. No zamknij okno. Tu ktoś nie postanowiło skoczyć nagle. Jesteśmy trochę głodni. Tutaj filecik z ryby przygotowany elegancko, przed chwilą jeszcze smażyli wczoraj. Ale ty, to... A, oni postanowili sobie z tą bronią coś czuję. No niestety, ale chyba sobie strzelić. Dobra, się najadłem, jem cały ten filecik. Robi się nudno. No chłopie, ja za to myślałem, że to będzie kurwa turbo ekscytujące. Nóż kuchenny, a nóż do chleba. No to jest kurwa ciekawe bardzo, co ja tym nożem do chleba mam kurwa zombie ubijać. Nożem do chleba. Albo widelcem. Garnek to bym ogólnie wziął, bo się przyda na wodę kurwa, ale... Nie wiem widzowie, bierę puszkę marchew, puszkę zupy grzybowej, brzmi jak coś w sumie smacznego, co bym zjadł. To tu jeszcze jest siekiera, butla z wodą na pewno. Czereśnie, rzodkiewa, znosimy za dużo, a tu jeszcze groszek jest. Ktoś kurwa strzela, garnek zupy, mydło też trzeba wziąć. Jak my to wszystko do domu kurwa zaniesiemy? 17 kg wniosę. Tu jest sweter. Wow, ochrona. Kurwa, jestem całkiem nieźle na torsie chroniony. Może to jakimś cudem przeżyjemy. Ale wyglądamy czadersko. Płakać mi się chce. Szukamy kontaktu z ludźmi. Mam nadzieję, że na kontakt z ludźmi to nie wiem, czy to jest rozsądne rozwiązanie. Jest 9 rano, wyglądam z tego domu. Trzeba zażyć trochę świeżego powietrza. Idziemy tutaj. Co tu się dzieje? Co to jest? No to jest zamknięte. A nie znalazłem czynić żadnych kluczy. Mogę to jakoś wyważyć? Z buta raczej ciężko. Mogę tam oświecić światło. Otwieraj k***a jeba. Dobra. Ty, może u nich będą jakieś klucze przy nich. Masz jakieś klucze, chłopie? Szukam jakiegoś klucza, ty. Tam mogą być fajne naprawdę rzeczy. Spodnie nie ma tu kluczy. Szczotka, nie ma tu kluczy. W lodówce kluczy raczej w zamrażalce nie będziesz miał. Po szafkach klucz. Średnio, może tutaj, ołówek, kartka papieru, kawałek materiału zawrzuciłem, t-shirt, gazeta, no nie widzę tu klucza niestety. Jestem spocony jak świnia. Dobra, wypijam z tego domu. Ty, to my w teorii, ja nie wiem co ja mam robić, czy zbierać te materiały wszystkie? Przydałby się plecak k***a. Czy ja mam tam teraz wracać z powrotem do tamtego naszego domu oryginalnego? W teorii bym powinienem, no. Gorąco mi w chuj widzę. Jest zombie, ale możemy go zajść kurwa z pleców. No i zachodzenie ma... O kurwa. Dobra, rozpierdolę go łapami, nie ma co. I z buta. Zobaczymy, czy tu nikogo nie ma, czysto. Dobra, radamy się. Ja wrócę do domu, czy tu nadal jest chmara i zombiaków? Nie pamiętam, który dom był mój, nawet nie mam mapy, kurwa, nic nie mam. Wydaje mi się, że to był mój dom. Ten upierdolony. Znaczy ten oryginalnie, który powiedzmy... No ten mój dom, w którym mieszkam, wynajmuję go, kurwa. O, otwieracz do konserw. Zawsze warto jest mieć przy sobie, bo tu trzeba coś zjeść. Ten otwieracz akurat Warfest. Dobra, do zamrażarzy trzeba wrzucić, tak, groszek. Wszystko w sumie mogę wrzucić do zamrażarzy, czy nie? No, pewnie tak. No dobra, to w sumie wrzucam. Czemu nie? A, nie ma miejsca tyle w zamrażale. Dobra. Lody, rzodkiewka, czereśnia w zamrażalce. To jest właśnie to, czego nam trzeba. W lodówce więcej miejsca, to tam wrzucimy. Puszka z marchewek w lodówie? Może być. Więcej wytrzyma przynajmniej. Weźmy sobie, otwórzmy tą zupę grzybową. Pewnie smaczna jest, więc... A mogę ją podgrzać w mikrofali? Nie no, ale jak? W puszce mikrofale włączyć? I co, to teraz lepiej smakuje? No chyba kurwa, tak średnio mi lepiej smakuje. Ale dobra, zjedzona zupka jest, jest git. Rzeczy kurwa, takie jak zupy, warto by było trzymać na później. Jak się kończy woda, bo pewnie z końcu się skończy, skoro jest jedna apokalipsa zombie. Dobra, i teraz tak. Mamy tu w ogóle telewizor w tym... Przecież my tu nawet telewizora nie mamy, ja pierdolę. Dobra, butla z wodą to też do lodówy. Najpierw napełnijmy wszystkie butelki, jakie kurwa istnieją, wodą. I tą wodę jeszcze zajebą mamy. I te garnki kurwa też. Te czajniki wszystkie, żeby mieć chociaż na później. Napełnijmy to wszystko wodą. Ale kurwa, nosimy dużo rzeczy. Spokojnie. Wszystko to wrzućmy może do lodówy, o ile się zmieści. Nawet te butelki z wodą. Kurwa, tak wszystko to nie... Słyszę zombie za oknem. O, pozdro. Ech, pierdolę. Nie wybijaj mi okna tylko. Kurwa, stop. Dobra. Ło. No, to jest kurwa mega chujowe właśnie, że tak się czasem dzieje. Że one nas zauważają i szczególnie jak nie mamy żaluzji. Chodź, no. Chodź do papito. Dobra, ty tu jesteś kurwa totalnym głobem. Zapałki! Weź! Petr Polo to nie. Dobra, kituła, wracamy. Teraz to na pewno będę wiedział, który dom to mój dom. Dobra, no długopisy czy się przydadzą? Może do bicia. Zapałki może się przydadzą, zresztą one nic nie ważą. Witaminy też prawie nic nie ważą. Widelce możemy napisać. VHS-a też bym wziął, żeby pooglądać sobie coś, też nic nie waży. T-shirt jest useless. Luźne jeansy useless. Puszka zupy do zjedzenia, puszka zwykła useless. Plaster może się przydać. Otwieracz się przyda, nóż kuchenny zepsuty to nie chcemy. Mydło do mycia, miska z wodą to trzeba odłożyć, nie... A możemy tu chyba. Chyba możemy tu w sumie. Kawałki materiału to jako tego, garnek z wodą to też tu odrzucimy, czajnik z wodą też tu wyrzucimy. No i butla z wodą też tu wrzucimy, bo raczej nam się aktualnie nie przyda. Sporo rzeczy niestety nosimy na sobie. No to tyle waży, k***a. Otwieracz do konserw trochę waży. To ja mam po tych kieszeniach. Widelec ogrodniczy tyle waży? Jocie kieręca. No i pistolet. Ty. Jest! Brak nabojów w komorze. A, trzeba naprawić. Wyjmij, zreperuj. Mogę to jakoś naprawić? Przeładowałem. Pistolet. Gdzie ja go wrzuciłem przed chwilą? O kurwa. Mamy 11 naboi. Czemu nie mogę na pasku nosić? A nie, to przestań. Nie chcę mieć pistoletu w dłoni, bo zaraz się to kurwa skończy tragicznie. Nie mogę na pasku nosić, ale zawsze w razie potrzeby można by było go wyjąć. Dobra, jest gituwa. Broń trochę waży, no i wszystkie te buty i tak dalej mam na sobie. To też trochę waży, ale no jest to kurwa konieczne chyba, żeby nas trochę chroniło. Idziemy badać kolejne miejscowe, jest dopiero 13:30. Nie mam innych broni. Śrubokręt. Śrubokręt jest najlepszą bronią. Takich podstawowych broni. Dobra, idziemy do tego domku tutaj. Sąsiad Halina kurwa leży na ziemi. A no tak, rozpałem ją. A chuj, zawsze była szmatą. Janusz! Ty kurwo, zawsze ci się dobrze powodziło. I opierdolę chatę. Zawsze mnie wkurwiłeś, Janusz. A byliśmy już tu. A, byliśmy. Oni mają TV-ka, możemy coś na VHS-ie obejrzeć. Nie, miej zamknąć kurwa to okno. Zamykaj to okno. Ty nikt tu nieproszony kurwa nie przyszedł. Działa? A, najpierw może bym sprawdził kurwa dźwięk. Ale cicho w miarę. Dobra, obejrzmy sobie o gotowaniu coś ciekawego na tym VHS-ie. A nie mogę, nie ma wejść VHS-owych. Ale kurwa gruchot stary. Idę kurwa dalej. Zostawię otwarte drzwi, żebym wiedział, że tu byłem. Dobra, idziemy tutaj. Na razie nie jest najgorzej, wygląda na to, że nie ma za dużo zombie. Problem jest taki, że jak zaczynają się zombie, to jest ich kurwa 400. Dobra, weź od... O kurwa. Dobra, ona wyskoczy i rozbijemy w pół. Chodź. Zombie to pół mózgi. Dobra, kituwa. Dziękuję. Ktoś mnie tu goni? Słyszę jakieś dźwięki. A to w środku pewnie. Dobra, to i tak powinniśmy sobie poradzić raczej. Nie, tutaj czysto, a tutaj? A też czysto. Saszetka biodrowa. Mogę więcej dzięki temu nosić? A może dzięki temu mogę nosić na przykład broń w saszetce? Mieści się mój pizdolet? No niestety, nie wyrzucaj go na... No niestety, nie mieści się, upadł mi na podłogę. Peter! Kamizela z żołnierzem 5. Wow! Zakładam! Smutno mi jest. To nic nie macie ciekawego. Coś w księgach? To co pismo inżynier. A weź to przeczytaj. Nikt nam przeczytać nie broni. Nie ma to dużo stron. Ty, przeczytane. Krawiectwo tom drugi. A, możemy przeczytać krawiectwo tom drugi. Żeby mnie tu nagle zombie nie dopadły. A nie, nie mogę. No dobra, ale to i tak weźmiemy tą książkę. Coś macie ciekawego? Napij się wody, bo widzę, że... A nie mogę się napić wody. Co, rzucili wodę? Broku, weź wszystkie żarcie, jakie masz. Wszystko bierzemy i zbieramy do bazy. Czajniki, nie czajniki... Czajniki, one tyle ważą kilo. To może lepiej... No dobra, wezmę ten czajnik. I przyda po co może. Jakaś zupa jest i co to? Ulasz. Bierę! To pewnie waży strasznie dużo, no, oczywiście, że tak. Dobra, zmykamy do bazy. I otwarte, żeby było wiadomo. Wygląda na to, że horda przemieściła się w inne miejsce i mam nadzieję, że tak pozostanie na dłuższy czas. Trochę oczyściliśmy okolice, też nie będę kłamał, prawda? Gdybym z chęcią zobaczył, co to kurwa za rośliny są. Zobaczmy, czy to nie idzie w naszą stronę. Jest to. No jest tam jakiś chłop jeden. No zaczekamy sobie na niego. A, nie widzi nas. Chodź. No mogę go trochę szybciej załatwić, podejść bliżej. Jesteśmy głodni, więc mam trochę... Jestem trochę... Ej! Poczekaj, tu muszę wyciągnąć śrubokręt. Dobra, kurwa, nauczyłem się robić dużo rzeczy dzisiaj. Co to są za rośliny jebane? Co to jest? Wyrwij trawę? Ona mam tą trawę wyrywać. Gorąco? A się kurwa spuściłem na tym wyrywaniu trawy. Dobra, idziemy do domu naszego. Mogę nawet chyba szybko podbiec. A nikogo tu nie ma, żadnych zombie zagrożenia. Dobra, okolica przynajmniej jest w miarę czysta. Trzeba patrzeć na pozytywy. Podkładać to wszystko kurwa na miejsce. Te długopisy już się za bardzo nie przydadzą. VHS-ik może też wybiorę. Czasopismo, inżynier. Widelec ogrodniczy to... Salami! Dobra, widzę, że jestem głodny. Trzeba coś opierdolić, co tu jest. Kurwa, chujowy dom wybrałem do składowania rzeczy. Strasznie idiotyczne miejsce. Dobra, mam wszystko z żywności, oprócz zupy grzybowej, której zjem już teraz, bo jest otwarta. O, jeszcze by się coś przydało. Salami zjem, resztę włożę do lodówki. No i co? Napijemy się. Dałoby się jakoś osuszyć chyba. Nie wiem jak. Przy jakimś ogniu. Dobra widzowie. Tu se klapnę, chwilę sobie odpocznę. I zobaczymy jak potoczy się następny dzień w tym świecie zombie. Mam nadzieję, że taki zwariowany seria wam się podoba. Czy będzie ona trwała jeden odcinek, czy 30? Nie mam pojęcia. Tak sobie pomyślałem, że sobie trochę to zroleplayuję, tak i tak sobie w takim konwencie nagramy. Pierwszy raz takie coś nagrywam, więc jakby nie czuję się w tym najbardziej swobodnie, ale myślę, że wyszło całkiem spoko, więc jak coś widzowie, pamiętajcie, że odcinki codziennie tutaj padli, na dole masz Twitcha i tak dalej. Siema widzowie, Kemson.